jesteśmy w środku lasu. Za moimi plecami gajówka. Nazwana gajówką duchów. Co wiemy na temat tego miejsca? Kompletnie nic. Znalazłem to miejsce razem z Piotrkiem. Stwierdziliśmy, że warto je zbadać. Warto zweryfikować, czy jacyś mieszkańcy tej gajówki nadal są w tym obiekcie. Czy coś tutaj się dzieje? Pamiętacie odcinek z Pałacu Bergmanów? Też weryfikowaliśmy miejsce i też dużo się działo. Dlatego ja liczę, że ten projekt dzisiaj będzie bardzo udany i bardzo ciekawy, ponieważ możemy zrobić bardzo dużo. Tak jak powiedziałem, jesteśmy w środku lasu i nikt nam kompletnie nie będzie dzisiaj przeszkadzał. Ten projekt będzie inny od tego, co robiliśmy ostatnio z Krwawego Domu, ponieważ wspólnie rozłożymy sprzęt, ale powrót zrobię już tylko sam. Czy coś się dzisiaj uda nagrać? Zobaczymy. Rozłożyliśmy lalkę. Ciągle coś tutaj strzela. Jestem bardzo ciekawy dlaczego. Rozłożyliśmy lalkę. Obok mamy rempoda. W tamtym pomieszczeniu z drugiej strony jest flux, którego kameruje kamera GoPro, a dalej jest kamera full spectrum. Tutaj oczywiście są rozłożone dwie kamery GoPro. I jeszcze ustawimy kamerę full spectrum, tak żeby kamerowała piwnicę. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten obiekt, to będzie to wszystko. Teraz idę to wszystko uruchomić. Udajemy się do samochodu na jakieś 20-30 minut, a potem wracam sam. No i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Jeżeli w tym obiekcie są jakieś dusze, zostawiam was sam na sam z tym miejscem, do którego przywykłyście. Ale proszę was o to, byście zamanifestowały swoją obecność. Możecie to zrobić podchodząc do lalki, przechodząc tutaj z pokoju do pokoju, pojawiając się w którymś z pokojów, tam są rozłożone wszędzie kamery, które zarejestrują waszą obecność. Więc bardzo was proszę, jeżeli tu ktoś jest, niech da mi jakiś znak, że jest tu razem ze mną. Zostawiliśmy kamery, włączyliśmy kamery. Niestety fluxa musiałem wziąć ze sobą. Później go postawię gdzieś tutaj, jak już będę sam, ponieważ no cały czas reagował na zielono. Wyłapywał pewnie jakieś drzewo. I niestety cały czas reagował na zielono i no i to było bez sensu. Dlatego go zabrałem, zdjąłem i na projekcie, na drugiej części projektu użyję go.
pewnym momencie oczy lalki zgasły, żeby za chwilę zapalić się ponownie w kolorze czerwonym. Po kilku sekundach oczy lalki zmieniły kolor na zielony. A w tym samym momencie lampa oświetlająca lalkę rozbłysła mocniejszym światłem, a kamienie dusz zmieniły delikatnie kolor z niebieskiego na fioletowy. Zobaczcie to nagranie w przyspieszeniu. Czy mógł być to zwykły przypadek? Czy może na przykład mocniejsze zawahanie pola elektromagnetycznego? Ale to jeszcze nie wszystko. Podczas przeglądania materiału jeden z plików z kamery GoPro okazał się być uszkodzony. Nie wiemy, czy jest to błąd zapisu, czy jakiegoś innego rodzaju anomalia. Posłuchajcie jednak fragmentu nagrania i tego, jaki dźwięk zarejestrowała kamera. Wróciłem, jestem zupełnie sam, żeby wam udowodnić to naokoło się przekręcę, jak widzicie, jestem zupełnie sam w tym miejscu, nie wiem, która jest godzina, bo nie mam ze sobą zegarka i cóż, zaczynamy główny projekt i pierwsze co muszę wam od razu powiedzieć, że niestety cały czas ktoś tutaj niedaleko jeździ jakimś ciągnikiem, traktorem, nie wiem czym, ale robi straszny hałas. Więc ciężko będzie się skupić pewnie z dyktafonem analogowym. Zobaczymy, mam nadzieję, że się to uspokoi i że będzie można przeprowadzić jakąś sesję z dyktafonem analogowym. Mam ze sobą termowizję, mam dyktafon analogowy, mam fluxa, pozadajemy kilka pytań. Pozadajemy, widzicie, ja już cały czas wydaje mi się tak, jakbym był z Piotrkiem. Pozadaję kilka pytań, no i zobaczymy, może uda się uzyskać jakieś tutaj konstruktywne odpowiedzi. Jak widzicie, komary cały czas latają. No i cóż, jestem zupełnie sam, więc jest lekki stresik, nie będę ukrywał. Zawsze jednak z Piotrkiem to co innego, no ale cóż, jestem sam i zaczynamy projekt z gajówki duchów. Czy jest ktoś ze mną w tym miejscu? Jeśli jesteś, po tej stronie pali się na czerwono, po tej stronie kolor zielony, więc jeżeli tutaj jesteś, to zapal kolor zielony. Czy jest ktoś ze mną tutaj w tym obiekcie? Jakaś istota niematerialna?
Czy ktoś chce się ze mną skomunikować w tym miejscu? Przeleciał jakiś nietoperz. Nie wiem, czy to się. Czy widzieliście to na kamerach? Cały czas tu przelatuje. Jestem tutaj, żeby z tobą porozmawiać. Porozmawiać z jakąkolwiek istotą, która jest teraz w tym obiekcie. Zaświeć to urządzenie na kolor zielony, jeśli jesteś tutaj i chcesz, żebym się z tobą skontaktował, a kolor czerwony, jeśli chcesz, żebym natychmiast opuścił ten obiekt. Potrzebuję jakiejkolwiek informacji. Jeżeli ktoś tutaj jest, możesz przejść tym korytarzem w którąkolwiek ze stron. Wtedy lampki, które są rozłożone, zaświecą się. Możesz podejść do lalki lub też do tego urządzenia, które jest obok mnie. Daj mi jakiś znak, że jesteś tutaj ze mną. Coś mignęło, ale właśnie nie zauważyłem co. Czy to oczy lalki? Temperatura jest stała, więc... Trafiliśmy na idealną pogodę. Trafiłem na idealną pogodę. Ale jak na razie, no, żadnych efektów. Coś tylko się zaświeciło, tak mi się przynajmniej wydaje, bo wydaje mi się, że zaobserwowałem to na kamerze, która jest u góry. Jeśli nie chcesz podejść do któregoś z tych obiektów, to możesz zapukać w którymś z pokojów. Wtedy też będę wiedział, że tutaj jesteś. Na razie bez efektów jakichś większych. Jak słyszycie, wszystko działa. Pójdę do drugiego miejsca. A może pod moją nieobecność coś uda się zarejestrować. Kamera, którą zostawiłem w tym miejscu, pewnie nie widać, jest tam, no już się rozładowała, więc można ją zabrać.
strasznie tutaj wszędzie się ciężko porusza. Wszędzie słyszycie. Bardzo ciężko się poruszać. Ale i takie miejsca trzeba zbadać. Nie ukrywam, że zastanawiam się nad tym, jakie podjąć kolejne kroki. Na razie nie mieliśmy żadnej odpowiedzi na fluksie, na lalce, na światełkach. Widać, obiekt na tą chwilę nie współgra. No ale, tak jak wspomniałem, my jesteśmy tu po to, żeby go zweryfikować. Nie mieliśmy żadnych informacji, więc weryfikujemy, sprawdzamy, czy coś tutaj będzie, czy coś tutaj uda się nagrać. No też oczywiście sprawdzimy nagrania z kamer, bo może one nas zaskoczą. Zaraz uruchomię termowizję i zobaczę, czy coś uda mi się zarejestrować. A może teraz? Chcesz dać mi jakiś znak, że tutaj jesteś ze mną? Masz całą paletę możliwości. Proszę cię o jakikolwiek znak, żebym wiedział, że ktoś tutaj jest. Oprócz mnie. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Wiem, że jestem w twoim domu. Ale przychodzę tutaj z szacunkiem do ciebie i do twojego mieszkania. Chciałbym się tylko skomunikować, skontaktować i upewnić, że jesteś tutaj. O ile ktoś tutaj jest, rzeczywiście. Wczoraj była pełnia księżyca. Masz dużo możliwości. Niestety zejście do piwnicy jest zniszczone.
nie zejdziemy tam. Słychać zwierzęta. Ptaki. No ale tam też kompletnie nic nie ma, tylko śmieci. Zastanawiam się, w którym miejscu przeprowadzić sesję z dyktafonem analogowym. O, mamy odpowiedź. Zrób to jeszcze raz. Jeśli to nie był przypadek. Zamanifestuj, jeśli tutaj jesteś. Powtórz to, co zrobiłeś przed chwilą. Oczekuję od ciebie ponownej odpowiedzi, żebym wiedział, że to nie był przypadek. Dziękuję ci za tą odpowiedź. Teraz już wiem, że ktoś tutaj może ze mną być. Ale zaświeć z drugiej strony. Jeśli masz taką możliwość, zaświeć z drugiej strony. Z drugiej strony zaświeci się wtedy kolor czerwony. Proszę cię. Podejdź z drugiej strony tego urządzenia. Proszę cię, podejdź z drugiej strony urządzenia. Albo podejdź do tego urządzenia. Lub do lalki, która jest po mojej prawej stronie. Dziękuję ci za tamte odpowiedzi, ale proszę, żebyś podszedł z drugiej strony. Wtedy piramida zaświeci się na czerwono. A ja będę miał 100% pewność, że jesteśmy tutaj we dwójkę. Jestem przy oknie, więc mam nadzieję, że nie będzie słychać jakichś dźwięków z ulicy. No ale to jest takie jedyne dogodne miejsce. Sesja EVP, Gajówka. Jeśli jest ktoś tutaj razem ze mną, proszę, żeby odezwał się do tego urządzenia
trzymam w ręku. Daj mi jakikolwiek znak. Puknij w coś. Powiedz swoje imię. Odezwij się do mnie. Jestem tutaj sam i chciałem z tobą porozmawiać. Właściciel tej gajówki albo osoba, która tutaj mieszkała lub ktokolwiek inny, który aktualnie tutaj jest. Jeśli tak, odezwij się do mnie poprzez to urządzenie. Proszę. I mieszkałeś w tym domu? Twój dom, te miejsce? Proszę cię. Odezwij się do mnie na tym dyktafonie. Nie wiem, sprawdzimy później, czy coś nam się udało zarejestrować na dyktafonie analogowym. Jak na razie mieliśmy pewne oznaki na fluksie, nawet potwierdzenie tego, więc możliwe, że był tutaj jakiś byt, przynajmniej przez chwilę. Ale oprócz tego ja, będąc w tym obiekcie, nie zaobserwowałem nic więcej. Więc sprawdzam, która jest... No przecież ja nie mam zegarka. Zakładam, że jestem już tutaj około... No przez pewien czas, też ciężko mi jest określić, pewnie z pół godziny, 40 minut. Na razie jest kompletna cisza. Ten traktor, który słyszeliśmy na początku, zamilkł. I nie słychać zupełnie nic oprócz komarów. I zauważyłem teraz właśnie, że księżyc coraz bardziej się tutaj wyjawia.
zza drzew. Wczoraj była pełnia księżyca, więc on jest jeszcze bardziej, jeszcze jest mocno widoczny. Dzisiaj mamy ładną, bezchmurną noc. Tak jak wspomniałem wcześniej, pogoda dopisała. Niestety na tą chwilę obiekt jeszcze jest taki spokojny. Zaraz sprawdzę, czy na termowizji coś się uda nagrać. Jak widzicie, cisza. Tam jest jeszcze taki obiekt, chyba jakiś dodatkowy do tej gajówki. Ale jest kompletnie zrujnowany. Cisza. Rozpoczynamy badanie, jak tutaj widać albo i nie, za pomocą termowizji. Możesz przejść z którejkolwiek ze stron. Tutaj, kurczę, myślałem, że coś się udało nagrać. Nie wiem, czy widzicie. Nie widać, ale tutaj jest właśnie trawa. I na termowizji rzeczywiście widać było, jakby się coś ruszało. Powiem wam, że miałem przez chwilę dylemat. Myślałem, że ktoś tutaj jest, coś przychodzi. Coś jest tak blisko, ale okazało się, że to tylko trawa. Jesteś tutaj gdzieś? Przejdź przede mną. Przejdź przed kamerą, przejdź tym korytarzem. No jak widzicie, na termowizji, mam nadzieję, albo na kamerze, na tą chwilę nie widzę nic specjalnego, nie widzę nic szczególnego. A to już kamera, myślałem, że coś się udało nagrać, a to jest... Coś się dzieje, a to jest po prostu kamera GoPro się rozładowywuje. Powiem tak, zrobiłem badanie za pomocą Fluxa, za pomocą dyktafonu analogowego,
cały sprzęt rozłożony. Jak słyszeliście, kamera już jedna, GoPro, padła. Kamery full spectrum się rozładowały. Sesja również z termowizją, może nie sesja, tylko takie obejście z termowizją, żeby zweryfikować, czy coś tutaj jest, się zakończyło. Wezmę jeszcze K2, przejdę jeszcze raz ten obiekt. Zobaczymy, może na K2, nie mam przy sobie telefonu, więc zobaczymy, może na K2 coś się uda zarejestrować, a jak nie, to pozostaje nam jeszcze zweryfikować kamery, ale to już po projekcie. Zaczynamy jeszcze obejście z K2. Czy ktoś tutaj ze mną jest? Światełka dały znak. Kamienie dusz zareagowały przed chwilą. Nie wiem, czy to się udało zarejestrować, ale zareagowały, więc coś się dzieje. Dwie odpowiedzi na fluxie. Światełka zareagowały. Coś się dzieje. Więc może rzeczywiście coś tutaj jest, albo coś przechodzi tylko co jakiś czas. Wiecie, dusze krążą, może jakaś, nie wiem, przechodzi co chwilę, albo boi się tutaj ze mną skontaktować. Może myślała, że już sobie pójdę i dlatego zareagowała. Jesteś tutaj? Przejdziemy kawałek. Cały czas mam ze sobą K2. Cały czas tutaj wszystko. No tutaj kolejna kamera już napada. Niestety. I to jest kolejna kamera GoPro, która kameruje nam światełka, więc teraz tak naprawdę, jeżeli coś by się tutaj działo, no to nie będziemy mieli tego zarejestrowanego na kamerze. Widzimy, że lalka się rusza pod wpływem wiatru albo tego, że przeszedłem. Ja jeszcze pójdę tam kawałek, ale chyba już będziemy musieli powoli projekt zakończyć, ponieważ tak jak wspomniałem, teraz już nic tam nie kameruje tych naszych świateł. Tam już dalej nie będę szedł, bo nie mam żadnego światła. Ale jak na razie K2 zero reakcji. Przejdź jeszcze raz tutaj. Dałeś informację na fluxie. Zaświeć jeszcze raz światełkami. Proszę cię o takie coś, o taki znak, na sam koniec, na koniec tego projektu. To będzie dla mnie informacja, że nie byłem tutaj sam w tej nocy, że byłeś razem ze mną, może byłaś razem ze mną. Proszę cię o ostatni znak, ostatnią manifestację, że jesteś tutaj, cały czas ze mną. W jakikolwiek sposób.
W takim razie dziękuję ci za wszystkie odpowiedzi, które dzisiaj uzyskałem, za wszystkie znaki, że coś może tutaj było razem ze mną. Pamiętaj, że nie daję ci prawa, żebyś za mną poszedł do domu. Zostań tutaj w tym miejscu. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten projekt. Postaram się zwinąć sprzęt cały, obydwie kamery. Teraz to już wszystko nam się rozładowało. Tak naprawdę i GoPro, i Full Spectrum. Mam tylko Panasonica na głowie i kamerę, którą trzymam teraz w ręku, którą nagrywam, więc no nawet jeżeli by chciałbym tu zostać dłużej, to już nie mam z czym. Więc dziękuję wam za to, że oglądaliście ten odcinek. Dziękuję wam za to, że jesteście. Jeżeli odcinek się podobał, to oczywiście czekam na komentarze, informacje, co można by było poprawić, co chcielibyście, żeby dodać. Tak jak wspomniałem, byłem dzisiaj całkowicie sam. A teraz czas na spakowanie i zwijanie sprzętu. Do zobaczenia.